Witajcie drodzy widzowie na kolejnej wypadzie na kanale Polish Paranormal Investigators. Jesteśmy w Przedmościu Świętym, znajdujemy się pod bardzo znanym, sławnym ze swojej nazwy Domem Diabła. Chcemy to miejsce zbadać, zeksplorować, zobaczymy czy coś przed nami ukrywa. A co ukrywa, to wyjawimy dzisiaj tą prawdę na jaw. No, także eksploracja przed nami najpierw, a potem rozłożymy sprzęt i wykonamy badania paranormalne. Także chodźcie za nami. Chodźcie za nami, zapraszamy na odcinek. Zapraszamy na odcinek. A więc jesteśmy w środku. Tak. I zaczynamy. Daniel przodem, ja ubezpieczam tyły. Jestem waszymi oczami i uszami dzisiaj. To strasznie. Jakby ją kamerka latała, to sorry, bo mamy nową lampkę, która jest ciężka i mamy ją niewyważoną. Aż powinno być git. Może nie będzie tak fruwał film. W kadr. Dużo raczej do elektronu nie będzie, nie? Tak. Ale zobaczymy, co będzie na czujnikach. Ja mam K2, Daniel wyciągnął kruka. I patrzymy. No eksploracji dużo na parterze nie ma dużo. To są już chyba wszystkie pomieszczenia. Jeszcze się po prostu wracając, zobaczycie jak wygląda wejście. Pokażemy wam. Tutaj się fajnie już komponuje natura. No, natura się wkrada do środka. Fajnie. Do budynku. No, na podłodze tynk i chyba to były, poprzednio widzę na podłodze płyty karton gips, tu była ścianka działowa i wszystko się rozsypało, drzwi leżą na środku. No i tak jak widzicie właśnie, jak Daniel skomentował, natura się już wkrada przez okno. Zobaczycie, pokażemy wam teraz wracając to właśnie pomieszczenie jeszcze raz, tylko tak całe je oblukam. Was i popatrzymy na K2. Witam Daniel. Masz coś? Nie masz nic na razie, nie? Też nie mam na razie nic. Tak, worki. No ze śmieciami widzę. Tak, z butelkami. Z Polarisa na przykład. Tu mamy wyjście na górę, gdzie wejdziemy. Później tutaj macie wejście, którym wchodziliśmy. A, tak, to wam pokażemy jak to wygląda. Tu schodów w pewnym momencie nie ma. I jedynie tak, tam dołem. Albo ktoś musiałby zeskoczyć na te schody tutaj i dostać kamerę do ręki. No ale nie, wejdziemy później tym dołem. Tak, ale też sprawdzimy, chyba pójdziemy na górę. Tak. Mi się wydaje, bo tam jest dostęp, bo są schody, widzicie. No, tędy już widzieliście, wchodziliśmy. Co to? Aha, to ta deska. No chyba, no idziemy, to powoli idziemy na pierwsze, tak, idź przodem. Sprawdzaj każdy schodek może, no. Wiesz. Dotykaj nogą, stopą. I ojej, to znowu ja, tylko tam ta deska poskoczyła. No, wytrzymały, bo chyba będzie ok. Ale idziemy tak, Daniel idzie bardziej do przodu, z przodu, ja bardziej z tyłu. Chociaż to drewno jest tu poucinane, nie? No i ja na K2 mam ciszę. Dobra, no i jak Daniel wytypował to pomieszczenie, idziemy za nim. O, zamknięte drzwi. Drzwi do... Nie otworzysz. Mhm. No. No tak, nie otworzymy. Od drugiej strony. Od drugiej strony się podejrzewam dostaniemy. No. Tak wieje, że tam jakaś pajęczynka podwiewa. Jest przeciąg, czuć taki napływ tego zimnego powietrza uderzenia w twarz. Oj, znaczy też się potknąłem na tym. Sam. Gazety, he? No tak. Tak, pomieszczenie wygląda. I wyjście na zewnątrz, okna. Aha, no i tyle, no i widzicie. Nie, wiesz co, jak pniesz to polecą. A, no nie polecą, bo są jeszcze przemocowane. Na zawiasach. Na K2 raczej nic. Słuchaj, z oddali te...
Taki wielki łez we mnie posłał. Zobacz na mnie. Jeżeli ktoś tu jest z nami, wyda jakiś hałas albo płynne urządzenie, które trzymamy w dłoniach. Przestrasz nas, jak mamy stąd wyjść. Możesz korzystać z energii urządzeń, wpłynąć na nie. Wow, dajny to był z tych. Jest z tych, tylko. Patrz. Tylko widzę, schodów nie ma. Tak. My z tych nie wyjdziemy. Nie wyjdziemy, a szkoda. Kurde, bez linki to. Piwnicę na końcu. Piwnicę sobie zrobimy jeszcze, tak. Będziemy w stanie wyjść. Szkoda. No, kiedyś trzeba w tę linkę zainwestować i w kotwiczkę. No i co? I na razie na żadnych urządzeniach nic nie mamy, nie? Trzeba będzie. Może ten. Wybrać jakieś miejsce, wytypować. Albo piwnica. I piwnicy coś. Tu piętrze się rozłoży. No. Super. Te dwa pomieszczenia są fajne. I tam na dole jest jedność. No. I te miejsce bym rozłożył kamery. I sprawdził, czy coś samo z siebie się nie pojawi. Bez nas. Bez naszego tak. udziału tutaj. No. My przez ten czas zobaczymy na dół, a później się oddalimy. No, do piwnicy zejdziemy, tak? I później zrobimy. Zostawimy sprzęt, przejdziemy do piwnicy. Przy piwnicy obczajcie razem z nami. No, a na dole i tutaj na piętrze zostawimy sprzęt. Z kamerami pozostałymi. No i potem wrócimy, oddalimy się na jakieś pół godzinki. Zobaczymy, czy tam więcej czasu. Dłuższy czas, zobaczymy ile. I zobaczymy, czy coś nam na nagraniach się uda złapać. No i może chyba, że coś jeszcze na jakiejś karwójce lub gdzieś mi się pojawi. Pociąg teraz jedzie znowu. I znowu zupełnie zatrąbi, albo nie. Nie zatrąbił to, dobra. No i dobra. No i co? I tutaj... To tyle. Jeżeli jest... A, czekaj, dobra. Faktycznie, jeszcze może tutaj być. Tu nie zadawaliśmy pytań. A ja pójdę obok. Zadaj pytanie, a ja tutaj będę, a tam skanuj. Oj. Jeżeli jest tutaj ktoś... Ja stanę na czymś, co nie będzie wydawać dźwięku. O. No. Jeżeli jesteś tutaj, płyń na nasze urządzenie. To pociąg jak coś. Możesz wydać jakiś dźwięk, uderz w coś. Spróbuj nas przestraszyć. Wydaj jakiś dźwięk.
To już zrobimy. Jeszcze latarka. Może tak się z nami... Może nie lubisz światła, może teraz się z nami skontaktujesz. Słyszałeś coś? No ja tu słyszę tylko ptaki zza okna, nie? Jeśli tu jesteś, możesz spróbować wpłynąć na nasze urządzenia, wydać jakiś dźwięk, przestraszyć nas? Jeżeli tu jesteś, wpłyń na te urządzenia. Możesz sobie na nie dowolnie wpłynąć, my zostawiamy na jakiś czas. Pobierz energię. Pokaż nam twoją aktywność. Patrz na mnie.
jest panem tego domu. Wiedzieli, że tam jesteś. Daj wyraźny znak. Thank you.
tam sam w tym domu, możesz tam zrobić co chcesz. Możesz przewrócić te urządzenia, które tam się znajdują. A także możesz sprawić, aby przestały działać.
wpływ na to urządzenie. Dalej tu przebywasz? Jesteś tu? Jeżeli wpływałeś na to urządzenie z antenką, zrób to jeszcze raz. Jeżeli dasz nam znak, na którym z tych urządzeń, zbierzemy to wszystko, wyjdziemy i więcej już tu nie przyjdziemy. Jeżeli nie chcesz z nami rozmawiać, zapal któryś z urządzeń i naprawdę już za chwilę stąd wyjdziemy. Teraz pokażę ci, jak to zrobić. Ta strona zielona. Ta strona czerwona. Zielone to tak, czerwone to nie. Albo możesz dotknąć któreś z tych kulek, które są rozstawione na parapetach. Jesteś tu? Pilnujesz tego domu? Dlaczego ludzie mówią, że to dom diabła? Czy jest tu diabeł? Czy jest tu jakaś zła energia? Jeżeli tak, to pokaż. Pokaż całą swoją moc. Wypędź nas z tego domu. Dotknij tej anteny, dotknij tego urządzenia.
prawej strony na czerwono jest to odpowiedź, nie? Czy jesteś w tym pomieszczeniu? Czy możesz mi odpowiedzieć? Uderz w coś. Wcześniej, gdy rozstawialiśmy sprzęt, coś uderzyło obok pomieszczenia. Było słychać jedno uderzenie. Powtórz to uderzenie jeszcze raz. Jest jakaś zła energia? Możesz odpowiedzieć na to urządzenie migające na niebiesko. Czy jest tu jakaś zła energia? Dobra. Zróbmy SB na dole. Koniec sesji. Pytanie kontrolne mam jeszcze na tego. Czy to prawda, że ten dom nosi miano domu diabła? Możesz odpowiedzieć na tak, na zielono, nie na czerwono. Czy to prawda, że ten dom nosi miano domu diabła? Biorę rempoda jakby co. No ja tu jeszcze tylko czekam na odpowiedź. Jeśli jakaś będzie. Ale chyba nie skali. Dobra. Dobra, słuchajcie moi drodzy, jestem w piwnicy. Niestety tylko ja się zmieściłem, żeby do niej wejść, bo jestem niski, nie tak niski wzrost jest, ma swoje plusy, ale skoro tutaj weszłem, Daniel zobligował mnie do zrobienia tutaj sesji z S-Box, Spirit Boxem, że włączymy jedno, włączymy drugie.
run. Orcs mode. Będę zadawał pytania. I mam nadzieję, że otrzymam jakieś odpowiedzi. W takim razie, czy jest tutaj ktoś ze mną, jakaś zła siła w tym domu, w drzewie? Czy jest tutaj coś takiego? Mam odpowiedzi na tak. W takim razie, czym jesteś, zła siło? Jesteś tym diabłem, o którym jest słychać, słynie ten dom? Czy jesteś tym złym diabłem z tego domu? Podobałeś sobie ten dom, diable! Czemu ten dom ci się spodobał? Bo jest po prostu tutaj ostatnim domem na samym końcu wioski, dlatego? Czy oprócz ciebie są tu też jakieś inne siły, jakieś inne energie, dusze, jakieś doby? Czy są tu jeszcze jakieś inne postacie oprócz tego diabła, o którym ten dom słynie? A słyszę, że tak, tutaj słyszę, że się przedstawiają, potwierdzają to są. Czy ostrzegacie mnie przed tym budynkiem? Jest tutaj jakaś zła siła. Przestrzegacie mnie i każecie mi stąd wyjść? Słyszałem tak. Dobrze, dziękuję wam za wasze ostrzeżenia. Skoro ten dom jest nawiedzony albo podobał mu sobie diabeł, wyjdę z tego domu, już tutaj nie wrócę. Dziękuję za przestrogę i wy tutaj zostańcie, ja z tą idę, wy za mną nie podążajcie. Ty diable także nie za mną nie podążaj, nie pozwalam ci na to. Kończę sesję z SB. Też czuję, no dobrze. Zobaczymy na nagraniu, czy Danielowi się coś uda wyłapać. Ja słyszałem dużo razy tak, dużo ostrzeżeń faktycznie. I potwierdzenie, że ten dom jest być może diabłem. Zobaczymy. Drodzy widzowie, wychodzimy. Wychodzimy, wyszliśmy. Czekaj, nie, tam nie będzie widać pewnie. No czekaj, bo jeszcze gratek jeszcze nie ma. Tak jak widzieliście przed chwilą, Kowal zakończył sesję w tym domu, zakończył sesją w piwnicy. Fajna, mała klimatyczna piwniczka.
jakieś odpowiedzi miałem. Usłyszycie, no zobaczycie sami na końcu, no możecie, zapraszam do sesji komentarzy, szukaj, może coś wy usłyszeliście ciekawego. Ja usłyszałem, że mnie ostrzegają, że jest tutaj demon, jest tutaj ten diabeł cały właśnie. Przed nim mnie przestrzegają inne jakieś dusze, tyle się tam nie wiem. Tylko nie wiemy, jak wyszedł materiał z góry, tak. Czy może tam się gdzieś przewinęło coś. Czy się coś przewinęło, tak jakby słyszałem rempoda. Wy to już pewnie widzieliście. I jedno trzaśnięcie, my się więc dowiemy, zobaczymy. Jak to wszystko złączymy w całość. Dziękujemy za oglądanie odcinka. Tak. Żegnamy się z wami. I do następnego.